Kochani, ale czekaj, Gutku, pokaż, ile meczy do końca zostało, bo tatuś nie dokończył tego, pokaż. Zostały nam Olympiakos, Spartak Moskwa i Eintracht Frankfurt, tak? Słuchaj, no Gutku, możesz spróbować, aczkolwiek gramy bez spiny, pamiętaj, jak się awans nie uda, to my ci gratulujemy jakby zostania w tej lidze, bo to nie jest nasz cel, żeby przejść szybko do pierwszej ligi i szybko z niej wypaść. Chcemy się nauczyć troszkę pograć. Teraz Tuśka moja. Ham to Szymka. A nie, bo tam w drużynie pisało Ham. Aha, rozumiem. Kochani, no. A będę mogła ja numer pisać? Słuchajcie, no zobaczcie, z takimi numerami jutro będziemy w turnieju tym barku bombardować, kochani, naszych przeciwników. Zobaczymy, jak się nam to poukłada, bo troszkę okrojonym składem jedziemy, kochani. Kilka okoliczności tak się ułożyło niekorzystnie dla nas, kochani. Przypominamy poza tym, że turniej jest w środku tygodnia, gramy jutro w środę. Pytanie, kochani, na ten film jest takie. 2, 4, 6, 5, 8, 9, 10, 7, 11 i 5. Tuśka, daj jeszcze bluzę bramkarską, tamtą pomarańczową koszuleczkę. Tak, kochani, wygląda awers naszych stroi tymbarkowych, których będziemy jutro, kochani, pogrywać. Zobaczcie, pięknie z ramienia PZPN łączy nas piłka. To są nasze stroiki. Teraz Tusia jeszcze robi nam, kochani, bluzę bramkarską. O, tak będzie występował nasz bramkarz w takich rażących. Tak, ty możesz się spokojnie bawić, Gutku. Uwaga, patrzymy. Dobra. No i połóż na ziemi, Tusiu, połóż na ziemi. No, pościel tak jak wszystkie. Tak, pościel ją na ziemi. Okej. Okay. Kochani, to jest właśnie nasza bluza bramkarska. Kochani, i w tych składach będziemy grać. Natomiast nasza informacja i nasze pytanie do was jest takie, w jakim numerem Gutek ma wystartować na tym barku? Jeżeli uda się, prosimy, zobaczymy, kochani, jaki numer jest najbardziej popularnym numerem. Czwórka jest Miśka, tak. Czwórką gra zawsze Misiu, także czwórka będzie Misia. Natomiast podajcie, kochani, z jakim numerem mamy wystartować na tym barku, dobra? I to jest pytanie tego filmiku. Natomiast jeżeli coś ciekawego się w FIFA zadzieje, kochani, oczywiście zrobimy jeszcze wejście i coś tam wam pokażemy. Natomiast... Naśka, możesz pochować, albo wiesz co, jeszcze może nie, bo tatuś jeszcze by potrzebował zrobić zdjęcie. Mopik, spadaj z tej koszulki. Ciach, gonią, spadaj. Laila chce grać z szóstką, widzę, jej przypasowała szóstka, poszła na numer 6. Także podpowiedź od Laili jest taka. Gutek z Olympiakosem, kochani, trzecia minuta. Od Laili nie przyjmę. Trzecia minuta, spróbujemy pobyć z wami do pierwszej bramki. Ajajajajajajaj, spróbujemy pobyć z wami do pierwszej bramki, zobaczymy, jak to się poukłada. Natomiast, tak jak mówię, bez ciśnienia, kochani, gramy. Mamy za zadanie ograć się, zagrać w piątej lidze. Może sezon, może dwa, zobaczymy, jak się to poukłada, kochani. Natomiast na razie Gutek świetny start zanotował. Ma dwie porażki, ale jedną w klasie światowej, drugą... Ale no tutaj to nam wjechał, słuchajcie, jak na treningu, trochę łatwo to poszło. Ale zobaczmy chwilkę, jaka będzie odpowiedź. Ajajaj, odpowiedź ładna, klasyczna, elegancka, kochani. No. No ładnie, od razu szybciutko poszło. No klasyczne, ładne zejście do środka i bomba. Ale okno, jakie okno, będzie klip z gry, gratulacje, Gutku. I to chipka? Niech żyje Eintracht Frankfurt. Czyżby to było chipka z takim oknem? Ale, kochani, bramę życia facet zapiął. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Ciach, ja cię kręcę. No do okna troszeczkę brakuje, kochani, ale przepiękne uderzenie z prostego podbicia. Tak wygląda, z prostego? Nie, tak oczipka, słuchajcie, no pięknie. 10. minuta, bramka. Szybkie wyrównanie, kochani, czyli szybka strata, szybka odpowiedź. No to troszkę posiedźmy z nimi jeszcze, kochani, na tym meczyku. Słuchajcie, kochani, oczywiście dwie części zrobimy z tego filmiku, bo tak jak pamiętacie, filmiki około 10 minut mają nasze. Natomiast pobędziemy jeszcze chwileczkę z wami. Zanosi się, słuchajcie, na 3 punkty. Mamy 3 mecze do zagrania. Jeżeli sensacyjnie udałoby się nam wszystkie 3 wygrać, to, kochani, mamy awans do 4. ligi jako Beniaminek. Natomiast jak? 2 nawet mogą być. No, nie, jak 2 wygrasz, to będziesz miał 6 punktów. Jakieś? No to ja mam 13. Czekaj.
Tata. Oj, oj, na razie spróbuj, słuchaj, pograć, bo jak gadasz Gutku, to w tym momencie oni robią akcję. Tak, córciu? Tato, numer to 7. Tato. Mhm. Tato. Twój numer to 7 lubisz, tak? Ja mam 13 no. punktów. Jak będę miał 6, to będę miał 19. A od 19 punktów jest... Awans? No. Czyli ty masz 3 mecze do zagrania, może się okazać, że 2 wygrasz i awansujesz? Tak. Ale masz grać na luzaku, dobra? Nie spinamy się, to są twoje początki, jesteś Beniaminkiem, to jest nasz pierwszy sezon w piątej lidze, także bawimy się. Tak, Kudełku? A co ty zajadasz tam, misiu? Roberto. Co tam jesz? Kukulidze zajada, kukulidze zajada. Dobra, kochani, popatrzmy, bo tutaj się zanosi na fajny meczyk z Olympiakosem. Olympiakos Pireus. Ale niedużo brakło, mogło się zadziać fajnie. No, nie, ja bym tam chyba próbował po tym oknie szukać szczęścia, no. Wiecie, fajnie się gada, jak to FIFA robi, albo siedzi się przed telewizorem w ciepłych kapciach, a jak się nałoży korki i jest sytuacja meczowa, całkiem inaczej to wygląda. Dochodzi czynnik stresu, nie wiem, kępki na boisku, cokolwiek. Ja miałam korki na treningu. Tak, dzisiaj Tusia trenowała w korkach, tak, dokładnie. Tusia jeszcze swojego termo nie ściągła, jeszcze się nie rozebraliśmy z treningu, bo my dopiero chwileczkę temu... A podoba ci się termo? Lubisz w termo być? Super, Naśka. Ale wiesz, jak już będzie niedługo cieplutko, już termo nie będzie potrzebne. Natomiast termoaktywna bielizna robi robotę, kochani, na treningach. Podoba mi się ten mecz. No fajny mecz, no nie jest w jedną stronę. Zobaczcie, tam deszczyk pada, widzę. Gramy u nas w Szabełkowej Arenie, także... Padał. W Szabełkolandzie, tak? U nas padał. Tu w Kruszynie nie, tak? A u nas na treningu była mrzaweczka, wiesz, potem na koniec... A graliście do końca treningu, czy... No nie, no piękny meczyk, mówię ci, zagrali. W ogóle mieli przepiękne ćwiczenia, powiem wam szczerze, bardzo mi się podobało, jak nasze maluszki trenowały. Patrz. Co on robił? Co Hart robił? Nie wiem, kochani, ale powiem wam, że zrobiła się kopana nerwówka i teraz wychodzimy z kontrą i to jest, słuchajcie, sytuacja na brameczkę. Pięknie, zobaczcie co on robi, no Remi, niesamowita historia. Oj, 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 piętką się ładnie, pięknie, Remi, jaka bramka, gratulacje, Gutku, wow, wow, wow. Kochani, no jak on to zrobił, ale zobaczcie jak on tą piętką se przełożył w polu karnym, to jest piękne zagranie. Ciekawe czy nam pokaże realizator powtórkę od tego dryblingu, bo strzał mistrzostwo świata, patrzcie na to, patrzcie, cyk, jak se pięteczką ładnie się zabrał, ślicznie. Brawo, gratulacje. Czekaj, pokaż ten strzał. Niech pokaże z takiej innej kamery, bo zaraz, o, na przykład teraz. A? Wiedziałem, że mu to... Ty, jemu no, to pod ręką poszło, pod łokcie. No, bramkarz się Olympiakosu nie popisał, kochani. Natomiast, no, tak czy inaczej, kochani, no, gramy z firmą, która w Lidze Mistrzów startowała, czyli być może w FIFA nie jest mocna jakaś. Natomiast, no, dla nas jest to przeciwnik... No to jestem jeszcze z wami chwilkę, kochani, no bo ciekawi mnie i was, jak to się zakończy. Zobaczcie, po raz kolejny piękny dribbling, zobaczcie, co w tym momencie Remi robi. A jakbyś to wsadził, Gutek, to Remi zawodnikiem meczu, słuchaj, no niemożliwe. A jakby przez niego jeszcze jedna bramka wpadła? Słuchaj, nie, Remi zawodnikiem meczu, mówię ci, Kudełek, ale stajnie zrobiłeś, chłopie ty mój. Kukurydza mu spadła, Naśka, pomóż mu to ogarnąć, aleś nam tu stajnie zrobił. Naśka, Nuśka, Nadinka. Lubisz Naśka? Naśka, Nadinka. Pomóż mu ogarnąć tą kukurydzę, słuchajcie. No stajnie nam zrobił Kudełek, no ale jemu trzeba to wybaczyć. Gutek, uważaj. Oj. Dobrze, że kochani, facet nie snajper. Dominguez, tak? Dobra. Kochani, 36 minuta. Ja myślę, że w tym momencie ja naprawdę nie zamierzałem nagrywać odcinka dzisiaj, kochani. Zacznijmy od tego. Jest sporo na kanale. Natomiast nagrywam dlatego, że świetne efekty, świetne Gutek ma osiągi na FIFA i chciałem wam to pokazać. Natomiast zobaczcie, kochani, co się dzieje. No niemożliwa sytuacja. No patrzcie. Sklep! O, ale brama! Ja bym sklepał. Gratulacje, Gutek. Ja bym to sklepał. Czego nie klepałeś? Strasznie odważną decyzję zrobiłeś. Daj nam powtórkę zobaczyć. Ale czekaj, Lenona muszę zmienić. Co się dzieje z Lenonem? Ja cię kręcę, kochani. No szkoda, 3-1, ale... A znasz Birsa, gościa? Birs? Birsa. A kupiłeś go? Nie. A skąd go masz? Miałem go. Miałeś go w składzie? Bo coś mi mówi to nazwisko. Słuchaj, no ja tak sobie. Pierce to mi coś mówi, a Birs to jakoś tak, kochani, niewiele. W każdym bądź razie, jak do FIFA trafił, to coś tam na pewno grano. Słuchajcie, pokażcie mi tą bramkę. To Ramos pocisnął?
Ale patrz, jak przyżylił Ramos, zobaczcie na to. Ja bym tak nie zagrał, patrzcie, na lewej stronie. No. Akurat patrz, tu lekko by się oddał do szóstki. No. W tym samym czasie komentator powiedział coś tam, że ma coś z mięśniem, no i myślałem, że to remiemu mogło się stać. Aha, i co, i mógłby strzału nie oddać? No tak. No dobra, ale gratuluję ci w każdym razie, Gutku, super, piąteczka. Z klasą światową 3. Nie, to nie jest klasa światowa. Jest, to jest klasa światowa? Wow! No. Oni plawie w niego trafili. No plawie w niego, ale zobacz, 3-1, Kudełku. No zaraz Gutek nastrzela tyle bramek, co ty na treningu, chłopie. No. Zobaczysz, że to będzie klasa światowa. Słuchajcie, no ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. No kochani Olimpiakosowi, włożyliśmy 3 sztuki. Myślałeś, że to nie jest klasa światowa? Myślałem, że to zawodowiec jest. No ale to jeszcze wiesz, o co chodzi. To jeszcze trzeba grać, zobacz. Zobacz. 42 minuta, kochani, a oni kontakt łapią. 3-2. No 3-2, bo strzelili nam gola teraz na Wyrunejku. Odsłoń, Kudełeczku, odsłoń. Tylko żółta, kochani. Kasami. Cichutko. Kudełeczku, nie chodź po koszulkach, nie chodź. Oj, 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 źle się obrócił, bo by było ciekawie, kochani. Słuchajcie, 45 minuta. Ja w tym momencie zrobię jeszcze wejście, kochani, na koniec tego meczyku. Dlatego, że tak naprawdę mówię, nie miałem w planach nagrywać. Jeszcze się nawet, kochani, ja nie rozebrałem. Ja weszłem, złapałem za kamerkę i od razu chciałem wam króciutki skrót z naszej zabawy w piątej lidze pokazać. Jestem, powiem wam szczerze, że jestem bardzo przyjemnie zaskoczony. Natomiast końcowy wynik zobaczycie jeszcze w tym filmie. Za momencik się wam pojawię. Natomiast tylko chciałbym doczekać. Chciałbym doczekać, kochani, gwizdka. Oj, chciałem doczekać, kochani, gwizdka na przerwę. Kolejna kontuzja, Gerard tym razem, ale numer. Gerard skontuzjowany. Suareza, wpuszczasz naszego? No wiesz, jakaś złośliwość się wdarła w Olimpiakosie. Ja widziałem to, przerwali sytuację, tak, a teraz... Tak, 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 no bo przywilej korzyści, no gra fair play, na tym to polega. Piłka była u nich. W każdym razie, kochani, 3-2. Piłka była u mnie. No u ciebie, ale jak przerywali akcję, to była. Uwaga, my mamy, kochani, drugą połowę, ja zrobię na koniec dla was jeszcze jedno wejście. Dobra, do usłyszenia, do zobaczenia. W koszulkach wybiegniemy, kochani, na murawę w Świdnicy. Będziemy grać Puchar Tymbarka. Jedziemy tam z rocznikiem 2005. Relacje z tego wydarzenia wam przeprowadzimy, kochani. Ale ja w tym momencie wracam jeszcze na chwileczkę na naszą PS, na naszą, przepraszam, chciałem powiedzieć kruszyńską arenę, ale ja się kręcę, jak to nie weszło. Uwaga, ma kto zamknąć? Ale kochani, my też chcemy karny, panie sędzio. Nie ma karnego. Jest karny! Uwaga, Gutek, mamy rewanż! Kochani, bo 84 minuta, mamy 11. Powiem wam, kochani, że oni wyrównali 3-3 właśnie z karnego. Także w tym momencie remi, uwaga. Czegoś tak Gutek to zrobił. To nie moja wina, nie, na zielone poszło, tato! No to twoja, bo źle nacisnęłeś, to co ja ci poradzę? No, no szkoda, Gutku. No mieliśmy, kochani, jednak wygrany mecz z klasą światową, kochani, ale jeszcze mieliśmy, nic się nie stało. No mieliśmy, czegoś tak karnego wykonał na poprzeczkę. No, a moja wina! Słuchaj, synuś, no coś za ostro tutaj. Jak mnie obwiniasz? Ale ja cię wcale nie obwiniam. Ale oni strzelają. Guciu, gdzie ja cię obwiniam? No mówisz, że ty naciskasz, celujesz w to zielone, tak? Czy jak to jest? Bo ja nie wiem nawet, jak tu się karne wykonuje. No ja nie, jak są karne, to ci oddaję zawsze, słuchaj, pada, bo ja tego nie robię tutaj, ja nie kumam, jak te karne tu się wykonuje. W starej FIFA coś tam trochę rozumiałem na PlayStation 2, natomiast tutaj biega strzałka na czerwono, zielono, pomarańczowo, ale kochani, jeszcze w tym momencie, uwaga, jest jeszcze walczymy. Ale ja na żywo to bym przez tył pchał tą piłę, ale gra Gutek, kochani, tak jak potrafi, tak jak myśli, jest 90 minuta, 5 minut, sędzia właśnie doliczył. My, kochani, w tym momencie prowadziliśmy 3-2, oni dostali karnego, Oczywka zrobił brutalne wejście i dostaliśmy... No, no dobrze, nie było brutalne, sędzia nas skręcił, kochani, był podstawiony, dał im 11, 3-3, kochani, natomiast oni za nasze niewykorzystane sytuacje właśnie wrzucają czwartą bramkę. Szkoda, kochani, bo była sytuacja, z której mogliśmy jakby mecz na swoją korzyść przeciągnąć, natomiast
To jest tylko zabawa, to jest tylko piła, kochani, my się ogrywamy, to jest nasze pierwsze szlify w piątej lidze. No niestety nie dla nas pewnie będzie ten awans, ale kochani, jesteśmy Beniaminkiem i wcale nam na awansie, że tak powiem, mocno nie zależało. Aczkolwiek szkoda, bo prowadziliśmy 3-1 i ze stanu 3-1, słuchajcie, szacun dla Olympiakosa wyprowadził, słuchajcie, to na 4-3. Także tak się kończy, kochani, nasza przygoda, słuchajcie, z Olympiakosem. Jakby nie było, Gutek, piątka, ciach, nie ma co się złościć. Tak funkcjonuje, słuchaj, FIFA Ultimate Team. W meczu straciliśmy 3 czy 4 kontuzje. Jak? O, słuchajcie, monety nam się dobrze rzuciło. Gutek troszkę pograł, 10 tysięcy w monecie, kochani. Może zaraz zaatakujemy, słuchajcie, Daniela Sterlinga, co? Daniel Sterling. No, znaczy Stadlicz. Nie, Stadlicz. No, a to gdzieś Daniel Sterling. Sterling, przepraszam. Mi się zawsze Sterling ze Sterlingiem bardzo mylą. Tym bardziej, że są bardzo podobni, kochani, do siebie. W każdym bądź razie... W każdym bądź razie, okej. Okay. Zostały do zagrania dwa mecze. Oba by trzeba wygrać, żeby, kochani, coś tam przeawansować. Natomiast... No, my cel osiągnęliśmy. Utrzymaliśmy się w lidze, natomiast pozostałe dwa mecze, kochani, rozgrywamy czysto rozrywkowo. Już nam widzę, wjechała, słuchajcie, tutaj żółwie ninja, mamy pizzę, kochani, kończymy imprezkę, czas na paszę. Do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiamy was z krótkiego wejścia futa Szabełki, pa!